Dzień dobry. Ja będę przedstawiał zagadnienia związane z tłumaczeniem automatycznym, czyli zagadnienie, którym interesuję się już od wielu lat. Ja myślę, że jestem z siebie nie muszę tak bardzo przedstawiać, ale przypomnę, reprezentuję Zakład Sztucznej Inteligencji, którym kieruję. Obok mnie jest Artur Nowakowski, który jest naszym doktorantem. Jest w tej chwili na drugim roku studiów tak zwanych wdrożeniowych, to znaczy, że jest zatrudniony na pełen etat w firmie informatycznej, a oprócz tego realizuje studia doktoranckie powiązane ze swoją pracą. No i pomimo, że dopiero zaczyna, bo zaczyna drugi rok, już może się pochwalić, że jest autorem 5 publikacji na wysoko publikowanych, na wysoko punktowanych konferencjach, właśnie publikacji związanych z tłumaczeniem automatycznym. Temat naszego wystąpienia, czy można wygrać z Google Translate? I podzieliliśmy go na takie 4 części, z których pierwsze 2 opowiem ja, a w drugich 2 częściach będzie występował Artur. Ja opowiem takie bardziej historyjki niż jakieś skomplikowane informatyczne teorie. Opowiem, jak to się w ogóle stało, że zająłem się tłumaczeniem automatycznym, wskazując ludzi na naszym wydziale, którzy mi w tej decyzji pomogli. Potem opowiem o tym, jak tłumaczenie automatyczne rozwijało się na naszym wydziale, począwszy od lat 90. do dzisiaj. No i potem już oddam głos Arturowi, który przejdzie do takich najważniejszych części naszego wystąpienia, czyli po prostu pokazania, w jaki sposób tłumaczą współczesne systemy tłumaczenia i jak można wygrać z Google Translate. Czy można w dzisiejszych czasach stworzyć coś lepszego niż ten tak dobrze nam znany system tłumaczenia. Więc zaczynam od tej pierwszej części, jak to się stało, że ja się zająłem tłumaczeniem automatycznym. Przecież w latach 90. czy nawet 80., kiedy ja kończyłem studia, no, to był temat jeszcze taki, przynajmniej u nas nieznany. Zacznę od tego, że gdy byłem na studiach, studiowałem matematykę teoretyczną, tak to ty, Andrzej, kiedy studiowałem, zastanawiałem się, co można po studiach robić i nie bardzo tak znajdowałem coś, co by mogło mnie zainteresować w tej matematyce, ku lekkiemu mojego rozczarowaniu. I to trwało aż do 4. roku, kiedy zapisałem się na przedmiot teoria Ramseya, prowadzony przez profesora Andrzeja Rucińskiego. To był znakomicie prowadzony przedmiot, który mnie tak wciągnął, że pomyślałem, że coś chciałbym robić właśnie w tej dziedzinie. I to mnie sprowokowało do poproszenia profesora Karońskiego o to, żeby był promotorem mojej pracy magisterskiej. Praca magisterska była związana z grafami losowymi i temat tej pracy dotyczył tak zwanych praw zero-jedynkowych. Tutaj jest napisane w języku angielskim takie twierdzenie podstawowe, o którym ja miałem w tej pracy opowiadać. Ja spróbuję. Ja wiem, że już nie wszyscy może, szczególnie jest tu informatyczny wykład. Ja spróbuję tak w paru słowach powiedzieć, o co chodzi w tym twierdzeniu i tylko mam nadzieję, że po prostu grafowcy tu z matematyki dyskretnej nie będą na mnie patrzeć z politowaniem, bo mam nadzieję, że po prostu nie zapomniałem przez tych kilkadziesiąt lat, o co w tym chodzi. Z grubsza, kiedy mamy grafy losowe w takim modelu, że z pewnym prawdopodobieństwem pomiędzy 2 wierzchołkami jest krawędź lub jej nie ma, mamy sformułowane pewną formułę rachunku pierwszego rzędu, na przykład taką: dla każdego wierzchołka V istnieje wierzchołek U, z którym ten wierzchołek jest połączony krawędzią. Tak, tego typu mamy sformułowania. To wówczas to główne twierdzenie, którym ja się zajmowałem w tej pracy magisterskiej, którego nie byłem absolutnie autorem, tylko miałem opracować, mówi tyle, że każda taka formuła pierwszego rzędu, gdy n dąży do nieskończoności, to wartość tej formuły dąży do zera lub jedynki. Czyli weźmy pod uwagę na przykład, jakie jest prawdopodobieństwo takiej formuły, że dla każdego wierzchołka V istnieje wierzchołek U, z którym on jest połączony. No tak jak mamy n wierzchołków, to możemy sobie odpowiedni wzór wyznaczyć, jak jest prawdopodobieństwo tego. No i gdy n dąży do nieskończoności, to niezależnie od tego, jak jest P, to prawdopodobieństwo wynosi 1. Mam nadzieję, że tak. Szczęście. Najtrudniejszą część już mam za sobą. Tak, jeżeli P jest. No, tak bardzo się nie skompromitowałem, na szczęście. Więc to był. Dlaczego to twierdzenie przytaczam, to jeszcze się za chwilę wyjaśni.
No potem, gdy skończyłem studia w 1988 roku, zostałem przyjęty na Polską Akademię Nauk i tam kontynuowałem pracę nad tym twierdzeniem. Coś tam moim zadaniem było obłożyć się kilkoma książkami, publikacjami i na końcu samemu stworzyć jakieś twierdzenie, udowodnić je i to by było wtedy super. No i to trwało z grubsza prawie 2 lata. Ja czytałem, próbowałem coś udowodnić i wreszcie przyszedł ten niepomny moment, kiedy miałem wystąpić na seminarium. Wtedy to jeszcze się chyba nazywał Zakład Teorii Grafów, a nie Zakład Matematyczki Dyskretnej. No i miałem nawet przygotowany fajny bardzo plan tego wystąpienia i do przerwy wszystko szło gładko. To znaczy ja przedstawiałem te teorie, które się nauczyłem. Byłem dobrze przygotowany, więc wszystko szło dobrze. Potem była przerwa zawsze z drożdżówką. Drożdżówka też poszła znakomicie, kawa też była dobra. No i po przerwie był ten moment, który ja sobie zaplanowałem. Tak, ja teraz pokażę twierdzenie, które nazwę lematem. No i teraz plan był taki, scenariusz jest taki, że wszyscy mnie zapytają, no ale teraz, a teraz czy mógłbyś pokazać dowód? Ja mówię, no proszę bardzo, tu jest ten dowód. Potem nas należało, spodziewałem się pytania, no tak, a skąd jest ten lemat? I wtedy ja skromnie odpowiem, no to jest właśnie lemat, który ja sam stworzyłem. Taki był scenariusz. Ten scenariusz udał się tylko częściowo, bo ja pokazałem ten lemat i w tym momencie czekam na to pytanie od wszystkich. No a teraz prosimy o dowód. Nie ma tego pytania. No nie ma, to ja mówię, no to może ja teraz naszkicuję dowód i w tym momencie z całej sali padają głosy. Nie, 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 to jest oczywiste. No tak się z grubsza toczyła moja kariera jako matematyka, bo w tym momencie się raczej blisko skończyła i pewnie, nie wiem, czy byłbym tu przed wami i byłbym w ogóle pracował na uczelni, gdyby nie zbieg okoliczności, mianowicie taki, że w 1990 roku zaprosił mnie na rozmowę pan profesor Mirosław Krzyśko, który wtedy był dziekanem. No i opowiedział, mówi, jest taka sprawa. My mieliśmy tutaj takiego bardzo zdolnego, młodego człowieka, informatyka, i on był tak zdolny, że my żeśmy go zdecydowali wysłać go do Stanów Zjednoczonych. Kupiliśmy mu bilet w 2 strony, żeby tam się nauczył, podszkolił i do nas wrócił. No i okazało się, że on wykorzystał bilet tylko w 1 stronę. No i my teraz nie mamy tutaj nikogo do uczenia informatyki. Ale, ja nigdy nic nie programowałem. Masz 2 tygodnie. Za 2 tygodnie zaczynają się zajęcia. Bierzesz albo nie. No i to wziąłem. Byłem 2 tygodnie przed moimi studentami, których uczyłem programowania w Pascalu i tak te 2 tygodnie cały czas do przodu, do końca semestru byłem. Wydaje mi się, że chyba nigdy lepiej nie uczyłem informatyki jak wtedy, bo za każdym razem, kiedy na ekranie pojawił się jakiś dziwny komunikat, że coś nie wyszło, coś studentowi, to studenci mnie wołali. Ja w przeciągu 2 sekund wiem, nie przyznawałem się do tego. Ten sam komunikat miałem 2-3 tygodnie temu, także dokładnie wszystkie błędy miałem przerobione. Dobrze też. No i zostałem przyjęty do Zakładu Metod Numerycznych, którego kierownikiem był profesor Aleksander Waszak. Bardzo lubiłem to uczenie. No kłopot taki, że jestem na uczelni i powinienem coś robić, jak doktorat pisać. I tak sobie pomyślałem, żeby wykorzystać to, co się nauczyłem w pracy magisterskiej, to, że się właśnie nauczyłem programować i napisałem taki program, który te twierdzenia, o którym ja pokazywałem przed chwilą, pokazywał jego dowód konstruktywny. To znaczy, na wejściu użytkownik tego programu podawał formułę rachunku pierwszego rzędu, podawał prawdopodobieństwo i w wyniku programu pokazywał krok po kroku, jakie zostają stworzone, jakie zostają przekształcenia tej formuły zdaniowej wytworzone i na końcu podawał, czy prawdopodobieństwo dąży do 0 do 1, od 0 czy 1. Ja byłem bardzo dumny z tego programu. Profesor Waszak nawet myślał, no może coś z tego będzie. Zapytał się właśnie profesora Kranowskiego, no, czy jest szansa z tego zrobić publikację. To jest nawet bardzo interesujące, ciekawe, ale no raczej z tego publikacji się chyba nie da zrobić. No i w tej sytuacji profesor Waszak mówi, no coś trzeba ze mną zrobić, czas leci. Profesor Wetulani zakładał wtedy kierownik Zakład Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji, nie miał ludzi, no więc on się ucieszył, ja się też ucieszyłem. Tam do tego zakładu poszedłem i tam się zająłem takim zadaniem, które na dzisiaj już się wydaje trywialne, a wtedy nie, mianowicie stworzeniem słownika form odmienionych języka polskiego. Czyli mam na przykład mamy wyraz brzuch i wyraz ruch i trzeba je odmienić. Tyle tylko, że brzuch ma w dopełniaczu
nie ma kogo czego brzucha, a ruch nie ma kogo czego, no na szczęście ruchu. No i ja ten zająłem się oprogramowaniem tego, no i wreszcie jakby tak odnalazłem swoje życie, że tam w tym się dobrze czułem. Ten program jeszcze miał potem działać w drugą stronę, że jak mamy wyraz odmieniony, to miał znaleźć tą formę podstawową, z którego pochodzi. I ten był na to fajny grant i w tym się dobrze czułem. No i myślałem, że może z tego napiszę pracę doktorską. Ale okazało się, że to też jednak było za mało na pracę doktorską. I w tym momencie z pomocą przyszedł mi mój ojciec, profesor Wiktor Jasem, który był, bo już nie żyje, znanym językoznawcą i fonetykiem. I on mówi, moim marzeniem jest, żeby zobaczyć kiedyś, żeby dożyć do takiej sytuacji, kiedy komputer tłumaczy bez pomocy człowieka, z jednego języka na drugi. Czy ty byś nie, trochę się nauczyłeś tego programowania, czy ty byś nie miał coś napisać? Ja napisałem taki program w prologu, który tłumaczył między angielskim i polskim, on był bardzo prosty, tam były proste reguły, ale przynajmniej chociaż tyle pokazywał, że to tak nie było tłumaczenie słowo do słowa, tylko tam jakieś reguły były. Program działał dość wolno, ale tłumaczył. No i a potem sobie pomyślałem, no, a może gdyby ten system tłumaczenia automatycznego w tym prologu połączyć z tym słownikiem, całym słownikiem języka polskiego, który umiem wygenerować, bo się nauczyłem dzięki temu grantowi u profesora Petulaniego, to może by był taki program, który nie byłby taką zabawką, tylko by rzeczywiście działał na dość dużym słowniku. W efekcie tego powstała wreszcie ta moja praca doktorska, która nazywała się Elektroniczny Słownik Dwujęzyczny w Automatycznym Tłumaczeniu Tekstów. Tutaj pokazuję mojego byłego studenta, do dzisiaj mojego bliskiego kolegę, doktora Macieja Listona, który mi pomagał. On tam w takiej implementacji tego słownika miał swoje znaczenie, miał swój udział. Ja byłem na pracy doktorskiej, na obronie pracy doktorskiej, pokazywałem te tłumaczenia, to właśnie Maciej Lison siedział przy komputerze i klikał. I tam zawsze klikał tak lub nie, tłumaczyć lub nie tłumaczyć. I był razem ze mną, dzisiaj ze mną współpracuje. Pracował tu na naszej uczelni przez kilka lat, pisał pracę doktorską u profesora Wytulaniego. Ja potem, szczerze mówiąc, trochę miałem szczęścia. Takiego autentycznego szczęścia. Nie wiem, czemu to zawdzięczam, bo będąc świeżo upieczonym doktorem, dostałem grant KBN-u na tłumaczenie z języka polskiego i dzięki temu udało mi się wciągnąć do współpracy moich najlepszych studentów. I dwóch z nich tu Państwu przedstawiam, bo może ich Państwo kojarzycie, na pewno Filipa Granieckiego. Myślę, że wszyscy kojarzą obecnie profesora naszej uczelni, Mikołaja Wypycha, może nie wszyscy kojarzą, on jest również doktorem, ale on odegrał w moim życiu też bardzo ważną rolę, dlatego że on pracował potem w firmie Samsung, obecnie pracuje w firmie Google, a to jest o tyle istotne, że był inicjatorem współpracy naszej uczelni z firmą Samsung, współpracy, która trwa od 2013 roku i jest chyba takim fajnym przykładem, jak współpracy między uczelnią a firmą. W roku 2001 nastąpiła pierwsza próba komercjalizacji tego, co my robimy, tego systemu tłumaczenia automatycznego. Mianowicie zgłosił się bank AIB, Allied Irish Bank. Oni nagle wpadli na taki pomysł, żeby wykupić poznański bank WBK. No i tutaj się przyjeżdżali i mówią, o, słyszeliśmy nawet nie wiem jak, skąd usłyszeli, że wy się zajmujecie tłumaczeniem, zróbcie nam taki tłumacz polsko-angielski, angielsko-polski, żeby ci nasi pracownicy mieli ze sobą, między Polską i Irlandią mieli ze sobą prosty kontakt i oni nam, dzięki temu, że oni się nami zajęli, myśmy zrobili taki system, który tłumaczył nie tylko proste teksty, ale jakieś arkusze excelowskie, jakieś powerpointy i tak dalej, to dalej to tłumaczenie niestety nie było jakieś rewelacyjne. A i B się przestało tym interesować, ze względu na to, że w ogóle przestali się interesować Polską. No i w tym czasie, ale w tym czasie znowu jakoś nastąpił jakiś korzystny zbieg okoliczności, bo nagle się o tych naszych działaniach dowiedziało Państwowe Wydawnictwo Naukowe. I oni mówią tak, słuchajcie, zróbcie tak, my wam damy taki słownik papierowy, taki jak tutaj na rysunku duży, wy do tego dodajcie to wasze tłumaczenie i wydamy program taki, który potem będziemy sprzedawać, będzie dobry biznes. No i tak rzeczywiście się stało, wydaliśmy taki program, w takich pudełeczkach wychodził, można go było kupować na przykład w Empiku. Nawet w którymś momencie całkiem dobrze się sprzedawał i my już jesteśmy zadowoleni z tego sukcesu, że system się dobrze sprzedaje. I to jest taka opowiastka, którą opowiadam często, może ktoś z nas zaczytał, ale po prostu ona jest autentyczna. Dostaliśmy maila od miłego klienta, który mówi, proszę Państwa, mam taką propozycję, kupiłem ten program, jestem bardzo zadowolony i wobec tego bardzo proszę, żebyście Państwo przetłumaczyli waszym programem zdanie, misiu, zaraz Państwu łapkę poda.
No i to żeśmy rzeczywiście przetłumaczyli i dostaliśmy taki wynik. The teddy bear of epidemics will pass a threat to the state. Tak tłumaczył system. Jestem ciekawy, czy Państwo się domyślacie, skąd się wzięło to epidemics. Epidemics wzięło się dlatego, że zaraz to jest liczba, to jest dopełniacz liczby mnogiej od wyrazu zaraza. No i ta resztę to nie muszę tłumaczyć. Tak to the state, to państwu. Tak dalej. Nie było wyrazu łapka, ale wziął pułapkę jakoś i tak dalej. Tak więc takie było tłumaczenie. Do dzisiaj ten system działa, ta Zatika, on się teraz nazywa. Mogą Państwo sobie wejść do internetu i poszukać. No, mam nadzieję, że to tłumaczenie będzie już dzisiaj trochę lepsze. Dzięki temu, że zaczęliśmy to tłumaczenie, powstało kilka prac doktorskich na naszym wydziale. Filip Graniński, który teraz widzę tu jest na sali, napisał pracę doktorską, która była związana z tym, co zrobił dla tego systemu, czyli zrobił tak zwany parser, czyli coś, co analizuje zdania w jednym języku i zwraca strukturę tego zdania, dzięki czemu można potem przetłumaczyć na inny język. Powstała też praca Tomasza Kowalskiego, który po latach obronił ją w 2011, a został przyjęty na naszą uczelnię w roku 2021. No miał 10 lat przerwy, ale wygląda jak wyglądał. W dalszym ciągu jest bardzo wysoki. W 2013 roku pracę doktorską obronił Rafał Jaworski, która też była związana w pewnej części z tłumaczeniem automatycznym. Rafał Jaworski bez przerwy od tej pracy doktorskiej jest zatrudniony naszym. Te tłumaczenie, które my działaliśmy, ono to było tłumaczenie oparte na regułach. Jak te reguły mogły działać? Ten rysunek, to ja go nie będę tak bardzo szczegółowo omawiał, ale tak może tylko pokrótce. Jest na wejściu zdanie, na przykład Poznań mi się podoba. Budujemy z tego zdania takie drzewko składniowe, które jest tutaj po lewej stronie, lewym górnym rogu. I to właśnie dzięki parserowi, który stworzył Filip Graniński. I następnie za pomocą reguł przekształcamy je na odpowiadające drzewko w języku angielskim, to znaczy, że troszeczkę zmieniamy te etykiety tych węzłów i jednocześnie w tych liściach zmieniamy te polskie wyrazy na odpowiadające im angielskie. Jeżeli tych odpowiedników jest więcej niż jeden, a bardzo często tak jest, to wybieramy taki, który wynika ze składni zdania źródłowego, taki najbardziej prawdopodobny. Następnie po otrzymaniu takiego drzewka jeszcze pewne rzeczy trzeba zrobić, na pewno pewne modyfikacje, na przykład w tym przypadku należało zmienić podmiot z dopełnieniem i potem jeszcze uporządkować te liście tego drzewa, żeby były w odpowiedniej kolejności. Decydują o tym ręcznie opracowane przez ludzi reguły, które w dużym procencie się zgadzają i dają dobre efekty, ale w pewnym procencie te efekty dają słabe i dopracowywanie tych reguł, dopracowywanie to jest never ending story. W związku z tym, że to jest takie never ending story, ludzie doszli do wniosku, że być może są jakieś lepsze metody tłumaczenia automatycznego. Te lepsze metody opierają się na tłumaczeniu statystycznym. Tłumaczenie statystyczne robi takie założenie tak zwanego kanału zaszumionego. A nie wiem, czy ktoś z Państwa bawił się kiedyś w taką grę głuchy telefon, że jedna osoba coś mówi, potem to przechodzi przez kilka osób, a ta na końcu próbuje zgadnąć, co ta pierwsza miała na myśli, ale to jest właśnie kanał zaszumiony, ten głuchy telefon. Można to sobie wyobrazić też w komórce. Ktoś do nas dzwoni, my słuchamy, ale tam są jakieś zakłócenia po drodze i my słyszymy takie strzępki i próbujemy się domyślić, co on chciał powiedzieć z tych strzępów. I podobnie w tłumaczeniu automatycznym, mając pewne zdanie, chcąc się domyślić, co jest jego tłumaczeniem, domyślimy się, my mówimy tak, to jest zdanie po przekształceniu między jednym językiem a drugim, co też było na wejściu i rozumiemy w ten sposób. No, najprawdopodobniej to mogło być zdanie, którego wyrazy były odpowiednikami tego, co słyszymy i jeszcze do tego one najprawdopodobniej były ułożone w jakiejś kolejności zgodnej z tym zdaniem, które się domyślamy. I to właśnie mówi ten wzór, który tutaj jest powiedziany, który mówi tyle, że słyszymy, widzimy jakieś zdanie i budujemy hipotezy najbardziej prawdopodobnych odpowiedników w drugim języku i wybieramy z nich te, dla których łączne prawdopodobieństwo tych odpowiedników wyrazowych oraz łączne prawdopodobieństwa tej kolejności składników jest największe. I to jest, to mówi ten wzór i to jest zasada tłumaczenia statystycznego. No skąd wziąć te prawdopodobieństwa? No te prawdopodobieństwa bierze się z korpusów tekstowych, czyli zbiera się korpusy na przykład w języku polskim i angielskim i patrzy się, co tam najczęściej występuje. I na podstawie tej częstości oblicza się te prawdopodobieństwa. W 2009 roku natrafiłem na takiego
doktoranta na germanistyce, nazywał się Marcin Juczy-Stopnut i już nie pamiętam z jakiej przyczyny, poproszono mnie o recenzję jego pracy doktorskiej. I proszę zwrócić na temat tej pracy doktorskiej, niemieckie rzeczowniki złożone ich polskie odpowiedniki, automatyczna ekstrakcja, analiza i weryfikacja na podstawie korpusów równoległych. Ojej, patrzę, jest chłopak, który się zna na korpusach równoległych. Tutaj wchodzi tłumaczenie statystyczne. No i krótko mówiąc, mi się udało go przeciągnąć z tej germanistyki do nas. Tu go zatrudniliśmy, był przez kilka lat zatrudniony. Jego zadanie było się zająć tym tłumaczeniem statystycznym i daliśmy mu takie języki włoski, francuski. I on się tam tym zajmował, nauczył się. W pewnym momencie patrzymy, jak to działa. No działa koszmarnie. Po prostu nic z tego nie idzie, z tego tłumaczenia zrozumieć. Okazało się, że te korpusy, na których on działał, na których te prawdopodobieństwa obliczał, no po prostu były za małe. Ale on był sprytny, on się tak łatwo nie poddał. I myśmy mu kazali robić niemieckie, francuskie, a on sobie bokiem ściągnął duże korpusy polsko-angielskie i zrobił tłumacza polsko-angielskiego statystycznego, który już działał zupełnie dobrze. A więc ja się sporo nauczył. I jak się sporo nauczył, to zaczął pisać pracę. A jedna z tych prac była dobra i ta praca, tytuł tej pracy jest tutaj podany na dole. I potem jak w 2013 roku otworzono taką do dzisiaj bardzo znaną platformę ogólnodostępną tłumaczenia statystycznego, to w tej platformie jedną z 8 prac cytowanych, że się najbardziej do tej platformy Moses dołączyła, to właśnie jest ta praca Marcina Juczy-Stopnuta. Ale on na tym nie poprzestał, bo potem w 2014 roku weszło nowy paradygmat tłumaczenia, zwany tłumaczeniem neuronowym. Artur będzie nam pokazywał, jak to ładnie działa, tłumaczenie neuronowe, bo teraz Artur jest takim specjalistą tego, ale w każdym razie Marcin Juczy w 2016 roku stworzył taki projekt Marian. I to jest taka następca, ogólnoświatowa następca tego Mosesa. I to już jest rzeczywiście znany na cały świat. I w chwili ten Marian jest stosowany między innymi w translatorze Bing w Microsoftie. A Marcin Juczy właśnie w tej chwili, jeżeli, no pewnie nas nie ogląda, ale jeżeli tak, to śpi, bo jest w Seattle i ma funkcję principal researcher właśnie w firmie Microsoft. Bo po prostu był za dobry i to szybko zostało wykryte. No i ten system Marian, ten system tłumaczenia automatycznego, taki otwarty, każdy może z niego korzystać. Pomagali Marcinowi w pewnym okresie Tomasz Dwojak, świeżo upieczony nasz doktorant w 2021 roku oraz Roman Gunkiewicz, który u nas się bronił w roku 2028. Pracujemy nad tym, żeby Tomasza Dwojaka ściągnąć tutaj do nas po skończeniu doktoratu, żeby nam nie uciekł. Pomaga nam w tym jedna osoba, mianowicie żona. Żona Tomasza się ożenił, żona na szczęście weszła w Poznaniu, więc jest duże prawdopodobieństwo, że zanim wyjedzie do Seattle, to jeszcze kilka lat z nami tutaj posiedzi. Ta grupa tych ludzi, ta trzech grupa ludzi osiągnęła konkretne sukcesy, bo w informatyce, a nawet bardziej w uczeniu maszynowym trochę inaczej mierzy się sukces niż jesteśmy przyzwyczajeni, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że sukces naukowy mierzy się punktami. I owszem, punkty też, ale w informatyce, a szczególnie w tłumaczeniu automatycznym, jest taka bardzo bezwzględna miara sukcesu. Organizuje się konkursy i podaje się w tych konkursach bardzo konkretne miary sukcesu. I potem według tych miar sukcesu ocenia się dokonania różnych ludzi. Na przykład organizuje się workshop, warsztat z tłumaczenia automatycznego. Mówi się, będą tłumaczone newsy z polskiego na rosyjski. Kto zrobi to najlepiej? I ludzie opracowują różne systemy, a potem bezduszna maszyna oblicza jakość tych systemów. No i jak widać tutaj ten w roku 2016 i roku 2017 ta nasza ekipa, ja, Marcin Juczy-Stopnut, Tomasz Dwojak oraz osoba z Uniwersytetu z Edynburga, Rico Senrych, wystartowali w tych konkursach i widzą, że w tych swoich kategoriach te zaznaczone prostokąciki to są ich osiągnięcia, czyli zajęli pierwsze miejsce, czyli taki sukces bezwzględny, no i którego efektem był potem, mówię. Także to jakby kończy pierwszy etap, te sukcesy, pierwszy etap naszego tłumaczenia automatycznego. Mamy nadzieję, że na tym nie zakończymy, bo teraz mamy nowe siły w postaci Artura Nowakowskiego, który współpracuje z Tomaszem Dwojakiem i osiąga nowe sukcesy i mam nadzieję, że o tych sukcesach nam opowie. Dziękuję. Chciałbym zacząć od przedstawienia się. Tutaj profesor Jasen rozpoczął wykład właśnie między innymi od przedstawienia mnie, ale chciałbym może to trochę rozwinąć. Nazywam się Artur Nowakowski. Na naszym wydziale ukończyłem zarówno studia pierwszego, jak i drugiego stopnia na kierunku informatyka,
a następnie właśnie profesor Jasen zachęcił mnie do podjęcia doktoratu właśnie z dziedziny tłumaczenia automatycznego. Przechodząc może już do tematu wykładu. W dzisiejszych czasach aktualnie najpopularniejszymi takimi systemami tłumaczenia są systemy oparte na sieciach neuronowych. W tym momencie do trzech takich najbardziej znanych komercyjnych systemów tłumaczenia, które są tłumaczami ogólnymi, to znaczy są w stanie tłumaczyć teksty z każdej dziedziny, są Google Translate, Microsoft Translator oraz DeepL. Chciałbym zaprezentować trzy systemy, chociaż interfejs jest pewnie dla większości z Państwa znany. Zaczynając może od Google Translate. Google Translate wyróżnia się tym, że obsługuje ponad 100 języków. Jest to w tym momencie największa liczba języków obsługiwanych przez jakikolwiek system na rynku. Możemy oczywiście możemy zdanie z Michem, jak to było? Możemy tłumaczenie całkiem dobre, co prawda. Można by się zastanowić, Państwu jako U jest w pełni poprawne. Myślę, że Google Translate nawet z takim zdaniem radzi sobie dużo lepiej niż kilkanaście lat temu radziły sobie tłumacze regułowe. Przechodząc może do kolejnego systemu, jest to Microsoft Bing. Tutaj warto napomnieć, że silnikiem stojącym za Microsoft Bing jest właśnie nasz Marian. Tutaj może profesor Jasen zapomniał wspomnieć, że nazwa Marian pochodzi od Mariana Rejewskiego, także jest to lokalne nawiązanie, z którym autorzy się nie kryją i właśnie dzięki temu też jakby osoby z całego świata mogą wiedzieć, że o tutaj jest ten system właśnie polskiego autorstwa. Także wpisuję moją frazę do. Mamy duże znaczenie Teddy Bear will give you a paw. Poprzednio mieliśmy Teddy Bear will give you a paw in a moment. Także można uznać, że Google tutaj przetłumaczył to zdanie lepiej z tego względu, że tutaj nie mamy uwzględnionego tego wyrazu zaraz, które jest raczej całkiem istotne. Microsoft Translator obsługuje mniejszą liczbę języków, chociaż i tak jest ich również około 100. Z takich bardziej znanych języków na przykład nie ma tutaj obsługi języka białoruskiego, który Google obsługuje. Przechodząc może do trzeciego z tych tłumaczy, który wyróżnia się na ich tle, jest translator DeepL. Zdanie podać. Widać, że mamy tutaj inne tłumaczenie. Bear will give you a paw right away. DeepL proponuje również alternatywne tłumaczenie, w tym przypadku Teddy will give you a paw, że w tym momencie misiu jako zdrobnienie. DeepL wyróżnia się tym, że obsługuje, jak widzimy, mniejszą liczbę języków, znacznie mniejszą, jest ich tutaj około
20-30. Jednak skupia się na jakości tych poszczególnych języków. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że zazwyczaj DeepL radzi sobie lepiej z tłumaczeniem zdań, szczególnie specjalistycznych, niż translator Google'a. Z tego względu, że te systemy, które wykorzystuje DeepL, są tworzone na podstawie bardzo dokładnie przejrzanych korpusów równoległych. Również funkcją, która wyróżnia DeepL, jest funkcja słownika, glosariusza. W tym momencie DeepL obsługuje kierunki językowe pomiędzy angielskim niemieckim, angielskim francuskim oraz angielski hiszpański. Ma to na celu umożliwienie użytkownikowi podanie tłumaczenia konkretnego zdania czy też frazy. W przypadku, gdyby chciał, jest to bardzo przydatne, na przykład chcemy dostosować tłumaczenie do konkretnej domeny. Na przykład niektóre słowa inaczej są tłumaczone, gdy są w kontekście na przykład medycznym, inaczej, gdy są finansowym. Przechodząc może dalej do slajdów. Jeśli chodzi o obecne badania, skupiliśmy się właśnie na rozwinięciu tej funkcjonalności dotyczącej glosariuszy, co ma służyć do możliwości dostosowania tłumaczenia do konkretnej specjalności. Jak mogliśmy zauważyć, w przypadku DeepL jest tam bardzo ograniczona liczba kierunków tłumaczenia, które obsługują glosariusze. Wynika to z tego, że DeepL aktualnie nie obsługuje języków z flexją. W tym przypadku na przykład język polski, gdzie dany wyraz może być odmieniany przez przypadki. Żeby temu zaradzić, przeprowadziliśmy kilka eksperymentów. Stworzyliśmy algorytm umożliwiający właśnie tłumaczenie z wykorzystaniem odmienionych glosariuszy. Nasz algorytm został zaakceptowany i publikacja opisująca ten algorytm została zaakceptowana oraz przedstawiona w ramach konferencji Machine Translation Summit w sierpniu tego roku. Tutaj możemy na przykładzie zaobserwować, o co w tym chodzi. Mając na przykład wpis w glosariuszu Audit Committee, mamy wpis, że powinien być tłumaczony jako komisja rewizyjna. Mamy również podane jej odmiany tej frazy. Następnie mają zdanie źródłowe: The Audit Committee should be composed exclusively of non-executive or supervisory directors. I w takim zwykłym tłumaczeniu, bez wykorzystania leksykonu, ta fraza Audit Committee została przetłumaczona jako Komitet do Spraw Audytu. A chcielibyśmy, żeby było to zgodne z tym, co podaliśmy, czyli to powinno być tłumaczone jako Komisja Rewizyjna. Także tłumaczenie z wykorzystaniem naszego algorytmu uwzględnia właśnie zadaną frazę i możemy zaobserwować, że po przetłumaczeniu już występuje ta fraza, którą zadaliśmy. Czyli mamy w skład komisji rewizyjnej, powinni wchodzić wyłącznie dyrektorzy niewykonawczy lub będący członkami rady nadzorczej. Innym projektem, w którym bierzemy udział, jest projekt o nazwie Zaawansowana analiza internetu wspomagająca wykrywanie grup przestępczych. Krótką nazwą tego projektu jest AI Searcher. Jest to projekt finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jest on przeznaczony dla Straży Granicznej i ma na celu wzmocnienie obronności kraju na wschodniej granicy. Jest on realizowany w konsorcjum z Wojskową Akademią Techniczną z Warszawy
oraz firmą Kenbit, również z Warszawy. Głównym założeniem tego systemu jest to, że operatorzy Straży Granicznej przeszukują internet w celu wyszukania potencjalnie przestępczych treści. I nasz system wspiera ich w tym poprzez właśnie pobieranie treści również z internetu rosyjskiego, ukraińskiego i białoruskiego, tłumaczenie tych treści na język polski, a następnie klasyfikacja ich względem tego, czy taka treść jest przestępcza lub też nie. Możemy to sobie wyobrazić, że jest to w pewien sposób modyfikacja algorytmów Google'a, bo bazujemy głównie na wyszukiwarkach internetowych, takich jak Google, Bing, DuckDuckGo, jak i pobierane są również treści z portali społecznościowych, jak Facebook czy Twitter. I również opisaliśmy nasz system w publikacji pod tytułem A Neural Translator Designed to Protect the Eastern Border of the European Union, którą również przedstawiliśmy w ramach konferencji MT Summit. Chciałbym może pokazać, jak wygląda takie działanie takiego systemu. W tym momencie już mamy wpisaną frazę do wyszukiwarki. Już przeszukałem, uruchomiłem już ją wcześniej z tego względu, że przetworzenie takich danych, pobranie z internetu, przetłumaczenie ich i klasyfikacja trwa około 2-3 minut. Mamy wybrany w tym momencie język tłumaczenia rosyjski, czyli ta fraza była przetłumaczona na język rosyjski i następnie wyniki z internetu rosyjskiego zostały przetłumaczone na język polski, a następnie sklasyfikowane względem tego, czy są przestępcze, czy nie. Że możemy zaobserwować na przykład pierwszy wynik uznany jako przestępczy. Mamy stronę tutaj z Ukrainy, sprzedającą alkohol, oferują wysłanie w dowolne miejsce. Również tutaj jakaś wódka w opakowaniach, jakaś podana cena. I im niżej schodzimy w głąb tych wyników, tym są one sklasyfikowane jako mniej przestępcze. Niżej są po prostu opisy sklepów. Dalej będzie też pewnie Wikipedia, także już wyniki dotyczące alkoholu, ale już niekoniecznie tej sprzedaży. Okej. Wspólnie z Tomaszem Dwojakiem wzięliśmy w tym roku udział w workshopie w ramach konferencji Sixth Conference on Machine Translation. Jest to największa konferencja dotycząca tylko tłumaczenia maszynowego. Tutaj zamieściłem wynik, który uzyskaliśmy. Jest to wynik systemu tłumaczącego newsy pomiędzy parą językową angielski i Hausa. Hausa jest to język używany w Afryce, aktualnie w północnej Nigerii. Uklasowaliśmy się tak mniej więcej w połowie stawki. Ta tabela przedstawia tylko wyniki, które powstały na bazie danych tylko i wyłącznie udostępnionych przez organizatorów. Możliwe było wykorzystanie jeszcze własnych danych, jednak ze względu na ograniczone zasoby skupiliśmy się tylko na tych danych udostępnionych przez organizatorów. Można zaobserwować, że wyprzedziły nas głównie firmy technologiczne z Chin,
HWTSC jest to Huawei, Nutrans i P3 AI to są również firmy z Chin. Natomiast wyprzedziliśmy Microsoft. Tutaj mamy pod nami jest MSEGDC, to jest Microsoft oraz Uniwersytet w Edynburgu oraz firmą Manifold. Jeśli mówimy o tym, czy można wygrać z Googlem, trzeba się najpierw też zastanowić, w jaki sposób tak naprawdę oceniać to tłumaczenie, czy jesteśmy lepsi od Google'a, czy też nie. Aktualnie problem oceny jakości tłumaczenia jest cały czas otwarty, ponieważ dawniej wykorzystywana była przez około 20 lat taka metryka o nazwie BLEU. Natomiast działała ona dobrze w przypadku systemów regułowych oraz systemów statystycznych. W przypadku systemów neuronowych nie sprawdza się ona w przypadku, gdy mamy tłumaczenia bardzo dobrej jakości. Z tego względu, że tłumaczenia generowane przez systemy neuronowe mogą być bardzo dobre, jednak mogą być niezgodne z tłumaczeniem referencyjnym dostarczonym przez tłumacza. Jeżeli mamy takie tłumaczenie bardzo dobre, ale nie jest ono zgodne z tłumaczeniem referencyjnym, wtedy wynik takiej metryki jest zero. Także żeby temu zaradzić, powstają cały czas nowe metryki. W tym momencie są one też oparte na sieciach neuronowych. I jednym takim zadaniem podczas tegorocznego warsztatu PolEval. PolEval jest to chyba największy warsztat polski dotyczący zadań przetwarzania języka naturalnego. Na tym warsztacie było zadanie dotyczące właśnie oceny jakości tłumaczenia oraz oceny jakości bez dostępu do tego tłumaczenia referencyjnego, czyli oceniamy tłumaczenie tylko na podstawie, mając tylko zdanie źródłowe oraz właśnie wygenerowane tłumaczenie. W tym konkursie zająłem drugie miejsce właśnie w zadaniu, gdzie to tłumaczenie referencyjne jest dostępne, a trzecie miejsce w przypadku, gdy tego tłumaczenia nie było. Zostało to także opisane w publikacji Approaching English to Polish Machine Translation Quality Assessment with Neural-Based Methods. Czy można wygrać z Google Translate? Jak już wspomniałem, Google Translate jest translatorem ogólnym, natomiast w tłumaczeniach specjalistycznych wymagane jest tłumaczenie takiego specjalistycznego słownictwa. I właśnie w tego typu tłumaczeniach można wygrać z Google Translate i chciałbym pokazać na przykładzie za pomocą narzędzia MT Telescope. Jest to narzędzie służące właśnie do porównywania dwóch różnych systemów tłumaczenia. Zostało ono zaprezentowane na konferencji ACL w tym roku. Jest teraz uważane za takie narzędzie, którego się właśnie powinno używać do oceny systemów. Narzędzie to wygląda w ten sposób. Jest to po prostu aplikacja webowa. Możemy wybrać, jakimi metrykami chcemy oceniać te systemy. W tym przypadku tutaj są takie trzy najpopularniejsze metryki. Właśnie ta metryka BLEU, metryka COMET jest to teraz właśnie metryka bazująca na sieciach neuronowych i uważana za taką aktualnie najlepszą metrykę do oceny tłumaczenia. Także do takiej aplikacji trzeba wrzucić zdania źródłowe i tłumaczenia referencyjne oraz tłumaczenia z dwóch systemów. W tym momencie wrzucam tłumaczenia z naszego systemu oraz tłumaczenia z Google. Te tłumaczenia dotyczą akurat dziedziny finansów i pochodzą one z systemu, który był tworzony dla jednego właśnie z banków. Wpisujemy jeszcze
kierunek tłumaczenia i po około minucie taki wynik nam się ukaże. Wspomnę może jeszcze a propos tego, a propos naszej konkurencji z Googlem. W przypadku właśnie takich tłumaczeń specjalistycznych, finansowych, medycznych jest to całkiem możliwe, żeby uzyskać system bardzo zbliżony do Google'a lub go przewyższający. Natomiast gdybyśmy chcieli stworzyć system dobrze tłumaczący różne dziedziny, dostosowujący się automatycznie do konkretnej dziedziny, wtedy jest to bardzo, bardzo utrudnione. W tym roku na konferencji właśnie w UMT jednym z zadań było stworzenie systemu wielojęzycznego systemu tłumaczenia, który właśnie radziłby sobie z tłumaczeniem wielu specjalności. I jako takie tłumaczenie podstawowe było tłumaczenie z Google. I niestety nikomu nie udało się przebić tego Google. I no, co prawda różnice były niewielkie, natomiast no, wskazuje to, że po prostu jeśli posiadamy praktycznie nieograniczoną ilość zasobów, wtedy wygrać z Googlem jest bardzo ciężko. Także tutaj w tym momencie ewaluacja na naszego systemu się skończyła. Otrzymaliśmy tutaj, możemy obserwować wyniki trzech metryk, zarówno Comet, HRF oraz Bleu. System X jest to nasz system, nasz system Y jest to Google. I w każdej z metryk nasz wynik jest wyższy. Nie jest to co prawda bardzo duża różnica. W przypadku Bleu jest to około 1,5 punkta, czyli ta różnica nie jest ogromna. Aczkolwiek nasz system w tym przypadku z Googlem wygrywa. MT Telescope pokazuje również, kategoryzuje również błędy w tłumaczeniu. Te zbiory, które umieściłem do oceny, składały się z 1000 zdań. Można zaobserwować, że tutaj ta kategoryzacja jest bardzo zbliżona. Google ma ciut więcej takich tłumaczeń bez jakichkolwiek błędów, natomiast również ma trochę więcej tłumaczeń z takimi błędami ocenianymi jako krytyczne. Możemy również na podstawie poszczególnych zdań zobaczyć, na jakich zdaniach Google mylił się najbardziej. Na przykład segmenty, na których systemy mylą się najbardziej, najczęściej są to bardzo krótkie segmenty składające się z jednego, dwóch, trzech wyrazów. W tym przypadku na przykład Google przetłumaczył wyraz control jako sterownica, aż powinno być kontrole. Może tutaj szukając jakichś większych przykładów. Tutaj mamy fragment źródłowy. The assignment of functions, mission or mandate. Google tłumaczy to jako przydział funkcji, misja lub ticket. Także tutaj mandate przetłumaczony z jakiegoś powodu jako ticket. Lider transakcji, czy deal captain przetłumaczony jako rodzaj kapitan. I tutaj też ciekawe. Occasional insider Google przetłumaczony jako okazjonalny insider. Natomiast nasz system tłumaczy jako osoba mająca okazjonalny dostęp do informacji poufnych. Wynika to z tego, że mając mniejszy korpus, który jest skoncentrowany tylko na danej specjalności, łatwiej takiemu systemowi
jest nauczyć się tłumaczenia właśnie takiej specjalistycznej terminologii. Ale również możemy zaobserwować na jakich frazach mylił się nasz system. Na przykład mamy frazę takeovers and mergers, które powinny być przetłumaczone jako przejęcia i fuzje, dokładnie tak jak przetłumaczył Google Translate. Natomiast nasz system przetłumaczył jako uzupełnić i odesłać. Także widać, że jakby te różnice pomiędzy takimi specjalistycznymi tłumaczami tworzonymi specjalnie pod konkretną dziedzinę są, to znaczy jesteśmy w stanie z Googlem wygrać, jednak ta różnica jest bardzo, bardzo bliska. Także dziękuję, jeszcze oddam głos profesorowi. Ja już uważam, że nie mam nic do dodania do tego, co powiedział kolega, także liczymy na jakieś pytania.